Rolą mędrca jest porządkowanie i to taka niezwykła umiejętność i zdolność, której może czasami nie lubimy, bo na biurku jak wszystko leży i nie jest pochowane w szufladach, na regałach, w półkach, no to wszystko widzimy. I pewnie czasami też chcielibyśmy, żeby to nasze życie duchowe czy nasza modlitwa była taka bardzo kolorowa, różnobarwna, żeby była zmienna, że dzisiaj to, jutro tam, że w ten sposób ta nasza modlitwa byłaby jakaś bardzo taka bogata, wielokolorowa, różnorodna. Tymczasem to dzisiejsze pierwsze czytanie jest taką opowieścią o bardzo mozolnym, powolnym, wytrwałym porządkowaniu relacji z Panem Bogiem, relacji Pana Boga i Izraelitów. Obłok, który stępuje, który się unosi, Mojżesz, który wchodzi do przybytku i do niego nie wchodzi. Pozornie może się wydawać, że to jest coś sztucznego, coś narzuconego z góry, coś, co w jakimś stopniu krępuje relacje, co powinno krępować relacje z Panem Bogiem. Ale jest chyba taka niezwykle jakaś taka mądra zasada też w życiu duchowym, żeby być wiernym pewnym swoim rytuałom, pewnym swoim modlitwom, które nawet wtedy, kiedy nie mamy ochoty się modlić, wtedy, kiedy ta modlitwa tak po ludzku mówiąc nam nie idzie, że przekraczamy siebie, że przychodzimy do Pana Boga, że nasze usta wypowiadają właśnie tę modlitwę, którą może znamy od wielu, wielu już lat, że może modlimy się wtedy jakimś fragmentem Pisma Świętego, które gdzieś kiedyś lata temu nas poruszyło. W naszym życiu zakonnym takim powtarzającym się schematem jest nasz plan dnia, kiedy wiemy kiedy o konkretnej godzinie są nasze modlitwy, msza święta i czasami jest tak, że chcielibyśmy jakoś po swojemu, bo czujemy, że ta nasza modlitwa jest jakaś skostniała, że może nie ma jakiegoś polotu, ale właśnie w tej wierności tym poszczególnym momentom naszego dnia, w tej wierności Słowu Bożemu, które czytamy, wierności tym modlitwom, których się nauczyliśmy lata temu, w tej właśnie pozornej rutynie i powtarzalności spotykamy Pana Boga. Pana Boga, który na pewno doceni naszą wytrwałość, który na pewno tę wytrwałość widzi i bardzo się z tego cieszy, że my do Niego pomimo może jakiegoś zniechęcenia przychodzimy każdego dnia. Kolejna Ewangelia, która przypomina nam o Królestwie Bożym. I chyba najważniejsza rzecz, najważniejsza sprawa, która dla mnie też jest istotna, to to, że to Bóg będzie sędzią tego świata. To On pośle aniołów. To On będzie sądził świat. Nie ja. Nie według moich własnych zamysłów, moich własnych osądów, ale będzie sądził to Bóg, który jest miłosierny i sprawiedliwy. Cenisz naszą pracę? Odwiedź nasz profil na patronite.pl i zobacz, jakie mamy plany.